Polonin pamięta, bo tak jak powiedziałam w krótkich słowach do zebranych, to jest nasze dziedzictwo. Dziedzictwo może być łatwiejsze i może być trudniejsze. To jest to trudne, ale piękne, honorowe dziedzictwo, które na ołtarzu poświęcenia dla ojczyzny złożył pułkownik Franciszek Orawiec Dewaj. To jest nasz obowiązek pamięci o tych ważnych wydarzeniach i tych, które zdarzyły się w Katyniu, ale też o tym poświęceniu pana pułkownika, o śmierci jego bratanicy, pani Bronisławy Orawiec-Leffler. Bez tej pamięci nie będziemy pełnym narodem, nie będziemy pełną społecznością. Zawsze będzie nam czegoś brakowało. Pamięć o tym i pamięć o tym dziedzictwie wypełnia wszystkie luki, jakie są ważne w społeczności. Kłamstwo katyńskie, ponieważ Sowieci twierdzili, pomimo niezbitych dowodów, że to Niemcy dokonali zbrodni, no legło u podstaw stworzenia nowej Polski po II wojnie światowej. Można powiedzieć, że zbrodnia katyńska, można zaryzykować takie stwierdzenie, że zbrodnia katyńska była założycielskim morderstwem PRL-u, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Myślę, że nie tyle ludzkość, ale Sowieci się nie zmienili. To znaczy Rosja się nie zmieniła. Te ostatnie lata, kiedy widzieliśmy tam narastający szowinizm, narastającą agresję, budziły wielki niepokój. A to, co w tej chwili obserwujemy na Ukrainie, niedolę, jaką zgotowano ukraińskim cywilom, w oczywisty sposób przypomina nam, bo to, czego doświadczyli Polacy w czasie II wojny światowej z rąk Sowietów, tak jak zabijano oficerów strzałem w tył głowy ze związanymi rękami, tak znajduje się teraz cywilów ukraińskich w ten sam sposób pomordowany. Dzisiaj spotykamy się w Poroninie jak co roku na uroczystościach Dnia Katyńskiego, wspominając podpułkownika Franciszka Orawca, poronianina, żołnierza Wojska Polskiego, zdradziecko zamordowanego w Katyniu. I ta pamięć, która w gminie Poronin jest we wspaniały sposób kultywowana, za co ogromnie dziękuję, to jest ten jaśniejszy punkt. To jest jak gdyby zwycięstwo życia nad śmiercią, zwycięstwo dobroci nad terrorem. To, że wszyscy nasi bohaterowie zamordowani w Katyniu żyją we swoich wspólnotach lokalnych. Są wspominani, są szanowani, młode pokolenie o nich wie. To jest wspaniały przykład tego, że miłość, dobroć, poczucie wolności jest silniejsze niż ten terror, który oglądamy w tej chwili, który oglądaliśmy przed laty. Wojna tak naprawdę nigdy nie jest daleko, wojna jest zawsze blisko i ta wojna jest w tej chwili bardzo blisko nas. Ze świadectw, które przywożą ze wschodu ludzie, wyłania się obraz strasznego bestialstwa, tortur, śmierci i też takiej beznadziejności, ale w zetknięciu z taką mądrą i dobrą postawą wielu mieszkańców Poronina daje nadzieję na to, że uda się przetrwać wojnę, że los Ukrainy nie będzie tak trudnym losem, jakiego doświadczyła Polska w 1939 roku, kiedy wystrzelono pocisk, a z drugiej strony wbito nóż w plecy 17 września. Młodzież w Poroninie po pierwsze pamięta, bo tego uczą nauczyciele, rodzice, dziadkowie i ta pamięć jest bardzo żywa, ale też młodzież w tej chwili styka się z dziećmi ukraińskimi, z młodzieżą, czy to na świetlicy integracyjnej, czy w szkołach i mają tę swoją pamięć jeszcze przefiltrowaną przez taką prawdziwość dnia dzisiejszego. I myślę, że to odciśnie trwały ślad też w tych młodych ludziach, którzy będą wiedzieli, że wolność to jest coś, co należy czcić, o czym należy pamiętać, ale co należy chronić.